Rozpoczynamy konferencję pomyczową po spotkaniu 22. kolejki Winery drugiej ligi, w którym rezerwy Lecha Poznań pokonały drugi zespół Zagłębia Lubin 2-1. Z nami jest już nasz pierwszy gość, czyli trener drużyny przyjezdnej. Trenerze, poprosimy o komentarz do tego spotkania. No myślę, że to był mecz, w którym od początku posiadaliśmy inicjatywę i staraliśmy się kreować sytuację i te sytuacje rzeczywiście mieliśmy, ale myślę, że dzisiaj bardzo dobrze bronił bramce. Bramka Szlecha. Kluczowy moment na meczu, w moim przekonaniu rzut karny, po którym Lech wyszedł na prowadzenie i gdzieś tam nabrał jeszcze większej pewności. Dążyliśmy do wyrównania, do tego, żeby strzelić bramkę. W konsekwencji odkryliśmy się, dostaliśmy bramkę na 2-0. No bramka na 2-1, myślę, troszeczkę za późno wpadła, mieliśmy mało czasu, żeby wyrównać, aczkolwiek no, walczyliśmy do końca o punkt tutaj. Dziękujemy za komentarz. Czy mamy jakieś pytania do trenera Zagłębia 2 Lubin? Jeżeli nie, to już za chwilę naszym gościem będzie trener Artur Pęska. Dziękuję. Rozpoczynamy drugą część konferencji pomyczowej po spotkaniu Lech II Poznań Zagłębie 2 Lubin. Nie przedłużamy, oddajemy głos już trenerowi drużyny gospodarza Arturowi Węsce. Poprosimy o komentarz najpierw, a następnie poprosimy przedstawicieli mediów o zadawanie pytań. Prosimy, trenerze. Dzień dobry. No na pewno widać po mnie, że jestem szczęśliwy, uśmiechnięty, bo każdy z nas wiedział przed meczem, jak ważny to jest mecz. Jak dużo ważą te punkty, które były dzisiaj do podniesienia. I w pierwszej kolejności na pewno muszę podziękować swoim zawodnikom, swojej drużynie za to, że to zrobiła, bo cel był jeden, wygrać mecz, odskoczyć od strefy spadkowej i myśleć o czymś więcej. Chociaż zacznę od drugiej strony, bo po raz kolejny muszę podziękować wszystkim osobom związanym tutaj z naszym działem organizacji za przygotowanie dzisiejszego meczu i boiska i w ogóle wczorajszego treningu, bo wychodząc wczoraj na plac, no było tak dużo opadów śniegu, tak wiele składowych, że myśleliśmy, że ten mecz się w ogóle nie odbędzie, ale tak jak mówię, szybka pomoc tutaj ludzi, którzy z nami pracują po raz kolejny, pomogła drużynie i zawodnikom odczuć to, że jesteśmy jednym teamem. Więc takie małe rzeczy budują. Może to się komuś wydawać błahe, ale dla nas to są ważne momenty, że zawodnicy czują wsparcie i to jest dla mnie bardzo ważne. Dbam o to w stosunku do ludzi, którzy tu pracują, ale też do zawodników, żeby mieli świadomość, że nie tylko oni pracują na to, żeby ten klub był i ta drużyna jak najwyżej. Sam mecz. Każdy widział, jaki skład dzisiaj wystąpił u przeciwnika i ja absolutnie rozumiem podejście tutaj Zagłębia, bo są w ciężkiej sytuacji. 7 meczów z rzędu niewygranych, 7 porażek przed tym meczem, więc absolutnie tutaj wzmocniony zespół zawodnikami z pierwszego zespołu i powiem tak, na pewno nas to bardziej wzmocniło niż nas to osłabiło. Duma, która jest we mnie, jest spowodowana tym, że zareagowaliśmy na to w bardzo, bardzo spokojny sposób, że nie panikowaliśmy, nie przestraszyliśmy się nazwisk, które grają na co dzień w Ekstraklasie, bo my z drugiej strony tych nazwisk nie mieliśmy i pojawiały się jakieś głosy w tygodniu, że zejdzie Lubosatka, że ktoś tam nas wzmocni, ale praktycznie tylko Mati Żukowski, który często u nas występuje, a wręcz w drugą stronę. Widzieliście, kto dzisiaj zadebiutował w Ekstraklasie i kto wszedł w 60. minucie meczu. Chłopak, który trenuje na co dzień u nas, który też wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie w tych dwóch ostatnich meczach ligowych. Michał Gurgur, za co składam tutaj na ręce wszystkich trenerów Akademii, którzy pracują na co dzień z nami, obok mnie i dostarczają mi tych zawodników. Za to, że tak przygotowali tego chłopaka. Bo to oczywiście nie ma się co tutaj bardzo podniecać na tym etapie jego kariery. Natomiast cieszy to, że potrafimy wprowadzać tych zawodników i to jest naszym głównym celem. Więc takie przesłanie moje po tym meczu najważniejsze, że to grają ci młodzi chłopcy, że my mamy taką filozofię. Dzisiaj wystąpiliśmy 7 młodzieżowcami, Zagłębie 2. Oczywiście inne cele, inne miejsce w tabeli, ale przy zwycięstwie ich jest 1 punkt różnicy. Dzisiaj jest zgoła odmienna sytuacja i to my się cieszymy.
Sam przebieg meczu Zagłębie nas zaskoczyło lekko, to znaczy zaskoczyło. Zmieniło ustawienie na ten mecz, podobnie jak przed pierwszym meczem, gdzie grali czwórką, zmienili na ustawienie z trzema środkowymi obrońcami, tak było też w tym meczu. Powiem tak, nie przygotowaliśmy się pod to, ale drużyna umiała na to zareagować. Dlaczego? Bo nasz sposób gry w obronie jest przez ten okres przygotowawczy był tak dostosowany, żeby umieć reagować na wszelkie zmiany przeciwnika. Jest to coś, nad czym pracowaliśmy i z czego dzisiaj jestem bardzo zadowolony, bo rzadko nam się udawało wygrywać z zespołami, które grają na trzech środkowych obrońców albo bronią na piątkę z tyłu. Więc tym bardziej drużyna fajnie zareagowała zarówno w strefie wysokiej, jak i w średniej, w niskiej, więc nie było problemu i ta pewność siebie była widoczna. Była widoczna, Zagłębie oczywiście stwarzało nam problemy, były to podobne ruchy, jak stosowała Kotwica Kołobrzeg, więc podejrzewam, że tu trener chciał podobnie zagrać jak Kotwica i dostosował swój styl gry pod nasze słabe strony, ale my na to dobrze zareagowaliśmy, a my przygotowaliśmy się pod nasze mocne strony i cały ten tydzień był nas skupiony na tym, żeby ćwiczyć atak, żeby strzelać gole, co się udało. Fantastyczna bramka Szymka Pawłowskiego i to cieszy, bo to jego firmowe zagranie to jest też wartość dodana nie tylko tych młodych zawodników, których promujemy, ale też starszych zawodników, których mamy, jak Szymek, jak Łukasz Pawski, jak Tomek Cywka. To są ludzie, na których można liczyć, opierać jakość i charakter tej drużyny. Więc jeszcze raz podziękowania dla zespołu i tak jak mówię, dzisiaj się cieszymy, ale z pełną pokorą przystępujemy do dalszych meczów, bo uważam, że jeszcze jest wiele do zrobienia, dużo meczów do rozegrania, ale myślę, że pokazujemy coś takiego, co nie było w tamtej rundzie, czyli taki spokój i pokorę i to, że potrafimy w różnych momentach meczu dostosować się nie tylko do przeciwnika, ale też swoje modelowe działania przełożyć na boisko i dzięki temu wygrywać i kontrolować mecz. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Teraz pytania od dziennikarzy Pora. Maksymilian Dyśko, Głos Wielkopolski, prosimy. Dzień dobry trenerze, mam takie pytanie, ponieważ trener Zagłębia Lubin użył sformułowania, że to Zagłębie lepiej wyszło w mecz i kontrolowało to spotkanie. No jednak z tego można było odnieść ciut inne wrażenie, że to jednak Lech od początku kontrolował. I jaki moment był zdaniem trenera kluczowy dla przebiegu tego spotkania? Nie zgodzę się, tak jak pan to zauważył. Myślę, że pierwsze minuty były zdecydowanie pod naszą korzyść. Wysoki pressing, 2-3 strzały w przeciągu w tych pierwszych 10 minutach, więc nie wiem pod jakim kątem trener to powiedział, może pod tym kątem, że nie stracili bramki i kontrolowali mecz w swoim polu karnym. Natomiast może te pierwsze minuty miały na celu zaskoczyć nas, bo zmienili ustawienie i może myśleli, że ciężko nam będzie zareagować, natomiast reakcja była bardzo szybka. Mam doświadczonych dwóch, trzech zawodników w środku pola i oni szybko ułożyli grę w bocznych sektorach, bo chcieliśmy, żeby do tych wahadłowych doskakiwali boczni obrońcy i tak to się działo. Trochę był na początku problem z tą przednią formacją, czyli tutaj szczególnie z Norbertem, bo za bardzo spłaszczał i dzięki temu właśnie Bartolewski mógł sobie tą piłkę wprowadzać łatwo, ale szybko to skorygowaliśmy po kilku minutach i wtedy już to wypchnięcie przeciwnika było skuteczne. Natomiast tak jak powiedziałem, najważniejszym momentem było to, że drużyna nie straciła rytmu, jak zobaczyli, że przeciwnik zmienił ustawienie. I to było kluczowe, że wystarczyło jedno, dwa zagrania, zobaczyć, że jest wahadłowy, że jest trójka środkowych obrońców i to jest cała sztuka, żeby pressing blokowy bądź nasze działania obronne dostosować do każdego ustawienia zespołu. Ja pomnę tych doświadczeń z tamtej rundy, tak dostosowaliśmy pewne zasady, na których się tu opieramy, że czy to gramy przeciwko czwórce, trójce, czy trzema, czy dwoma zawodnikami w środku, to podobnie wygląda, czyli te zasady w pressingu czy w obronie niskiej są podobne, więc to cieszy, a to jest zasługa zawodników, że oni potrafią to zareagować. Natomiast my, przygotowując ich w tygodniu pracy, musimy tak ich rozwijać, żeby dotykali wszystkiego, żeby te działania nie stanowiły żadnego problemu, bo dzisiaj są tutaj, a tak jak wspomniałem o Michale Gurgulu, dzisiaj był w Gliwicach i tam też jest całkowicie, można powiedzieć, inny sposób czy pressingu, czy przeciwnika, zachowań przeciwnika, więc piłka nożna, to co kochamy i to co lubimy i cała sztuka, żeby to umieć
połączyć i odpowiednio zbudować zawodników, żeby oni na to umieli reagować. Nie ja z ławki, tylko to jest, to oni muszą podejmować te decyzje, grając na placu. Jeszcze drugie pytanie, co takiego się stało, ponieważ można było odnieść wrażenie, że jednak w drugiej połowie troszkę oddaliście inicjatywę i to Zagłębie kreowało sobie tak mniej więcej do 70 minuty więcej sytuacji. No bramka Szymka Polski oczywiście uspokoiła to spotkanie, ale jednak również Zagłębie zdobyło tą bramkę kontaktową. Jakie elementy są gdzieś tam do poprawy? Tak, tu też się zgodzę, bo taki był plan na mecz. Plan na mecz zakłada to, że mam do dyspozycji 20 zawodników na ławce, w ogóle w kadrze. Dzisiaj wybraliśmy taki skład, który miał zapewnić odpowiednie zachowania w pressingu w pierwszej połowie, naciskać cały czas przeciwnika, nie dawać im swobodnie rozgrywać piłki. Czy to przygotowaliśmy się po czwórkę, czy tak jak widzieliśmy na trójkę. Norbert, Wilu i Osa, czyli Tomczyk, mieli cały czas naciskać w tym momencie trzech środkowych obrońców, żeby oni swobodnie tej piłki nie wprowadzali. Bo wiedzieliśmy, że Makowski, że Bakulski czy Gaprindaszwili to są zawodnicy, którzy dobrze czują się z piłką na połowie przeciwnika. Chcieliśmy im to zamknąć, naciskać ich w odpowiednich oczywiście momentach. To niestety kosztuje, to niestety kosztuje i widzieliśmy zmiany w 60 minucie. One nie były podyktowane tym, że zobaczyłem, że coś jest złego w tych 10 minutach. Nie, były podyktowane i to był scenariusz przyjęty przed meczem. I te zmiany były już zaplanowane w ciągu tygodnia, tak przygotowywaliśmy zespół, może nie personalnie zawodnikom, że wiedzieli dokładnie, bo do końca pracowaliśmy nad tym, ale jednak my w sztabie wiedzieliśmy i te trzy zmiany były tym podyktowane, odświeżyć przód, kontynuować nasz styl gry, bo jeszcze raz powtórzę, w tamtej rundzie, w pierwszych 7 meczach straciliśmy 14 bramek w ostatnich 10 minutach. Zmiany nie przynosiły nam efektu, wręcz przeciwnie, gra spadała, tempo spadała, intensywność, traciliśmy gole. Dzisiaj, żeby to podtrzymać, trzeba mieć równą kadrę, trzeba mieć też dobrze przygotowany zespół fizycznie, co my w tym momencie mamy. I ta gra po tej 60 minucie się podniosła, ale z drugiej strony, tak jak pan też zauważył, Zagłębie no, oddałoby tu życie, żeby wygrać po 7 porażkach z rzędu, więc też musimy się spodziewać tego, że przeciwnik już nie będzie kalkulował, że nie będzie patrzył, czy my gramy 2-3 z tyłu, tylko będzie dośrodkowo wrzucał, już robił wszystko, żeby tylko dostarczyć piłkę w pole karne. I tak jak wspomniałem na początku, że ta pewność siebie była bardzo widoczna. A szczególnie tutaj wśród środkowych obrońców, bo i Patryk Waliś, który trenował tylko 2 dni i dzisiaj grał z bólem brzucha i półgorączką, a Mikołaj Tudruj, to był jego debiut w pierwszym składzie, więc to tylko też pokazuje to, że oni cały czas wierzą, że się wspierają i na tym budują, nie mówię atmosferę, ale takie podejście do meczu, bo to jest niesamowicie ważne, żeby dzisiaj widząc skład, czy to kto przyjechał, to nie panikować, że przegramy, albo powtórzyć mecz ze Śląskiem Wrocław w tamtej rundzie 0-4. To było podobny kasus. A dzisiaj ta drużyna wyszła pewna siebie i udowodniła, że to nastawienie i te wartości, które tutaj w szatni mamy, no, zaskutkowały tym, że wygraliśmy. Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Dzisiaj po długiej przerwie w końcu wrócił Kuba Anczak. W jakiej on znajduje się w dyspozycji, jeśli chodzi o kondycję i czy w następnym spotkaniu już dostanie troszkę więcej minut? Miał 3 tygodnie przerwy. Ta kontuzja kostki jego była dosyć poważna i wprowadzali go trenerzy pierwszego zespołu dosyć spokojnie. Cały tydzień trenował z nami, więc to było też na naszą prośbę, żeby on tutaj z nami doszedł, bo wiadomo, jedynka miała puchar, potem teraz wyjazd, więc te treningi mikrocyk też był inaczej ułożony. Kuba przepracował cały mikrocyk pełen, pierwszy od 3 tygodni, więc to pozwoliło mu dzisiaj te 30 minut złapać i jak najbardziej no, liczę na to, że ta forma będzie szła w górę i niedługo będzie stanowił siłę pierwszego składu. Jest to zawodnik pierwszego zespołu, który na co dzień trenuje na Bułgarskiej i liczymy na tą jakość, na jego doświadczenie i ciągły rozwój, bo potrzebujemy takich skrzydłowych, na nich chcemy opierać też nasze ataki i tutaj cała ta nasza ekipa odgrywa niesamowitą rolę, ale tak jak w przypadku kontuzji trzeba być cierpliwym i budować spokojnie tę formę. Dziękujemy w takim razie za wszystkie pytania, dziękujemy też trenerowi i widzimy się już przy okazji kolejnego domowego meczu rezerw. W przyszłą niedzielę drugi zespół będzie grał z Polonią w Warszawie. Dziękujemy. Na dzisiaj to tyle.